Cześć, to Ernest! Pora aktywować Bat Sygnał, ponieważ na wyspę powraca Mroczny Rycerz. A przy okazji do zgarnięcia będzie kilka superowych skinów, ale po kolei. Fortnite ogłosił, że na wyspę powrócą Batman i Harley Quinn, ale zanim do tego przejdziemy, mam pewną uwagę. W Fortnite już są skiny Batmana i Harley Quinn. Pierwsze były w specjalnym pakiecie Batmana, a Harley pojawia się raz na jakiś czas w sklepie za fotolce. Jednak skiny, które wam zaraz pokażę, są oddzielnymi przedmiotami, które z tego co wiemy na dzień dzisiejszy, można zdobyć jedynie w bardzo specyficzny sposób. To nie są style do starych skinów. Więc tak, Fortnite i DC znów połączą siły w kwietniu tego roku. Jednak tym razem nie będą to jedynie skiny, a komiks z fabułą sięgającą świata Fortnite i Batmana. Posłuchajcie sami oficjalnych opisów. Komiksy Batman Fortnite Punkt Zerowy zbadają, co mogłoby się wydarzyć, jeśli uwięzi się największego detektywa świata w miejscu, gdzie zapomni kim jest. W miejscu, które stale się zmienia. Odkryj wszystkie niespodzianki, zwroty akcji i tajemnice, które na nich czekają. Pęknięcie rozcina niebo nad Gotham City. Rozdarcie w samej istocie rzeczywistości. Szczelina ta ściągnęła Mrocznego Rycerza do dziwnego i obcego świata. Bez pojęcia o tym, kim jest, ani skąd się wziął, Batman trafił do Fortnite. Gdy walczy on w celu odzyskania pamięci o swojej przeszłości i ucieczki z niekończącej się pętli chaosu i trudu, stanie twarzą w twarz z takimi jak najeźdźca renegatka, paluch rybny, bandolier i nie tylko. Podczas gdy największy detektyw świata stara się odnaleźć sens tego dziwnego świata, odkryje szokującą prawdę na temat wyspy, tego co kryje się poza pętlą oraz tego jak wszystko jest połączone z tajemniczym punktem zerowym. Batman Fortnite Punkt Zerowy odkryje sekrety nigdy wcześniej niespotykane w grze, ani nigdzie indziej. Każdy fan Batmana, Fortnite, niesamowitych dzieł sztuki i ekscytacji nie powinien przeoczyć mściciela w pelerynie mierzącego się z czempionami wyspy Fortnite w desperackiej próbie uratowania nie tylko siebie, a innych znajomych twarzy z DCU i być może całego multiversum. To co wam teraz przeczytałem to przetłumaczone opisy serii komiksów, która będzie opowiadać o tym jak Batman z alternatywnego uniwersum trafił do Fortnite. Jako iż trafi on do pętli, podobnie do Thora, straci swoje wspomnienia, ale dalej będzie miał zdolności błyskotliwego detektywa. Dla niezorientowanych, poza tym, że Batman wie jak połamać kości na milion sposobów, jest on również niesamowitym detektywem. Tym razem za zadanie będzie miał wydostać się z pętli, co nie będzie na pewno łatwe, ale z opisu wiemy, że uda mu się przynajmniej rozgryźć o niej prawdę. Dowie się o tym, że po wyspie biegają klony bez pamięci o swojej przyszłości oraz, że niemal wszystko co tu jest tkwi w pętli. W swoje ręce weźmie sprawę centrum wszystkich światów, a jak mu pójdzie, dowiemy się już w samym komiksie. Nie mogę się doczekać, bo zapowiada się niesamowicie. Poznamy sekrety fabuły Fortnite, o których nawet byśmy nie pomyśleli. Wiemy, że wszystko, co zostanie przedstawione w tych komiksach, będzie bezpośrednio związane z fabułą Fortnite. Ale nie wiemy jeszcze, w którym momencie fabuły Fortnite Batman zawita na wyspę. Na pierwszych stronach komiksu jeszcze wyspy Fortnite nie ma, więc musimy zgadywać. Ja widzę dwie możliwości. Pierwszą z nich jest sezon 10, kiedy to naukowiec utworzył na wyspie kopułę, pod którą znajdowało się Gotham City z innego świata. A w nim Batman, Harley Quinn i kobieta kot. To by wyjaśniało, dlaczego wyrwa pojawiła się sama z siebie w komiksie Batmana, bez pomocy agenta Jonesa. Poza tym, jedyny taki przypadek szczeliny pojawiającej się nagle w całkowicie innym świecie miał miejsce rok temu, kiedy to doszło do wielkiego wybuchu Fortnite. Echo tego wydarzenia dotarło nawet do uniwersum Marvela. Punkt zerowy wywołał tak ogromną falę energii, że w strukturze tej rzeczywistości pojawiło się rozdarcie. Energia punktu zerowego, przedostająca się przez tą szczelinę, zainteresowała samego Galactusa, co dało początek czwartemu sezonowi. Niestabilny punkt zerowy z obecnego sezonu może doprowadzić do czegoś podobnego, co dałoby początek sezonowi szóstemu. To nie wszystko na temat tego sezonu, do tego jeszcze wrócimy. Teraz przekażę wam informację o nagrodach związanych z tym połączeniem światów. Seria komiksów Batman Fortnite Punkt Zerowy będzie składała się z 6 części. Pierwsza część będzie miała premierę 20 kwietnia 2021 roku. Każdy komiks będzie zawierał specjalne kody, które odblokują zawartość do Fortnite. Komiks numer 1 będzie z kodem, który odblokuje ubiór nowej Harley Quinn. To co teraz widzicie to nowy skin Harley Quinn. Jej pierwszy Fortnite'owy ubiór nawiązywał do jej najnowszej filmowej interpretacji. Ten już nawiązuje do komiksów i podkreślam jeszcze raz, to oddzielny skin, który będzie do odebrania za wpisanie kodu z komiksu. Fani, którzy wykorzystają wszystkie 6 kodów, otrzymają dodatkowo nowy ubiór Batmana w pancerzu Zero. Nie znamy jeszcze jego wyglądu oficjalnie, ale Denny stworzył koncept tego, jak ten strój mógłby wyglądać. Wziął on strój Batmana z filmu w pancerzu i dodał do niego efekty mocy punktu zerowego. Fortnite'owy Batman w pancerzu będzie prawdopodobnie podobny. Przy okazji nazwa tego stroju zdradza nam, że Batman zdoła w jakiś sposób wykorzystać moc punktu zerowego. I nawet jeśli prawdziwy on wróci do siebie,
Jego zapętlony klon na wyspie będzie gotowy do walki. I to też pasuje do Batmana, bo jest geniuszem i gadżeciarzem. Subskrybenci DC Universe Infinite otrzymają tą serię komiksów i przedmioty do gry za darmo. Ale niestety to jest tylko dla użytkowników z USA. Ogólnie na dzień dzisiejszy ta usługa jest dostępna tylko w USA. Choć da się dołączyć do tego serwisu korzystając z VPN ustawionego na USA. DC Universe Infinite jest płatny, ale pierwsze 7 dni jest za darmo. Więc można całkowicie za darmo zgarnąć Harley Quinn pierwszego dnia, gdy wyjdzie 20 kwietnia, albo odebrać wszystkie kody na skiny za darmo 6 lipca, gdy wyjdzie ostatnia część. Z poradnikiem, jak to zrobić, na razie się wstrzymam. Na to przyjdzie czas dopiero za 2 miesiące, tuż przed wejściem pierwszego komiksu. Każdy fizyczny wydruk z tej serii komiksów będzie zawierał kody do Fortnite na przedmioty kosmetyczne w motywie DC i fabuły Fortnite. Komiksy w sklepach fizycznych i internetowych znajdziemy w cenie $5 amerykańskich. I teraz uwaga, na następujących terytoriach. Północna Ameryka, Niemcy, Włochy, Meksyk, Brazylia, Hiszpania i Czechy. Będą one dostarczane 20 kwietnia, 4 maja, 18 maja, 1 czerwca i 15 czerwca. Finalna część wyjdzie 6 lipca. Niestety, na razie brakuje informacji o tym, czy te komiksy pojawiły się w sklepach na przykład w Polsce. Wersja cyfrowa tych komiksów ma być dostępna na różnych platformach, ale nagrody za kupno tych komiksów w wersji cyfrowej mają być tylko dla rezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy kupią je na DC Universe Infinite. Chociaż to się może zmienić. Same kody powinny już działać na całym świecie, ale ze zdobyciem ich w Polsce może być kłopot. Tym bardziej, że będzie aż 6 różnych kodów. Trochę czasu do premiery tych komiksów jeszcze zostało i trzymam kciuki za to, że DC lub Fortnite rozjaśnią tę sytuację. Fortnite nie wyjaśnił też jeszcze, czy te wyjątkowe skiny pojawią się w sklepie za fałdalce albo w pakiecie za prawdziwe pieniądze. Przekazałem wam teraz wszystko, co wiemy na pewno na dzień dzisiejszy. Niedługo powinniśmy poznać resztę nagród oraz informacje o dystrybucji w Polsce, jeśli w ogóle ma być. Przy okazji, w momencie, gdy Fortnite to ogłosił, po społeczności Fortnite zaczęła krążyć teoria o tym, że następny sezon będzie w motywie DC, na wzór 4. sezonu, który był w całości skupiony na postaciach z uniwersum Marvela. Ja uważam, że nie. Sezon 6 nie będzie jedynie ze skinami DC. Ale kto wie? Może będzie jakiś pojedynczy skin, tak samo jak jest z Mando? To już jest możliwe. W Fortnite w 2019 pojawiła się nawet miejscówka Gotham City z uniwersum DC, więc coś na podobną skalę, czyli pojedyncza miejscówka, może zawitać do gry w 6. sezonie. Ale nie cały Carnet. Takie są moje przeczucia i w sumie nadzieja. Co do sezonu 6, to Tim Sweeney, szef wszystkich szefów w Epic Games, wstawił takie oto przemyślenie na swojego Twittera. Podczas wędrówki w deszczu unikaj śliskich zboczy i innych błędów logicznych. Wspominam o tym dlatego, bo podobny post wstawił niedługo przed startem 3. sezonu, ale o ogniu. W sezonie 3 dodano na wyspę żywioł ognia. Możliwe, że pisząc tą radę o wędrowaniu w deszczu, chciał nam zapowiedzieć deszcz Fortnite albo jakąś nową miejscówkę? Serio, deszcz mógłby być nową tymczasową pogodą Fortnite, która sprawiałaby, że teren staje się śliski. No to jest Fortnite. Jeśli macie jakieś pomysły, to piszcie. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.